naszą pamięć o przeszłości, o historii naszej ojczyzny. Mieliśmy dzień pamięci żołnierzy wyklętych właśnie w kontekście dnia pamięci żołnierzy, którzy kiedyś walczyli, a potem byli źle traktowani przez władzę. Gromadzimy się, aby modlić się w intencji ojczyzny i żołnierzy polskiego państwa. Witamy wszystkich wiernych, a w szczególności tych, którzy przybyli z pobudek patriotycznych razem z pocztem sztandarowym z Brzeska na tę uroczystość, by uczcić żołnierzy. Panie Chrystusie, bracia i siostry, kochani kombatanci, wszyscy, którzy kochacie ojczyznę, kochacie historię tej ojczyzny, nie możemy przejść obojętnie obok tego, co się dzieje w naszym narodzie, a ten naród przeżywa już trzeci raz święto pamięci, dzień pamięci o żołnierzach wyklętych. Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Zachowałam się jak trzeba. Umiłowani. Dzień pamięci, jego ustanowienie przez Sejm zawdzięczamy świętej pamięci panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, a także panu Januszowi Kurtyce, szczególnie wybrany ten dzień został właśnie przez pana Kurtykę podsunięty Sejmowi jeszcze za życia, bo właśnie dzień 1 marca 1951 roku był dniem traumatycznym dla żołnierzy nazwanych wyklętymi. Wtedy to 3 marca 1951 roku w więzieniu mogotowskim wykonano wyrok śmierci na 7 członkach 4. Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielowi, Józefowi Rzepce. Sama nazwa, określenie żołnierze wyklęci wiele mówi o ich tragicznym losie. Uformowali się wtedy, kiedy Rosjanie przyszli do naszego kraju po wojnie jako wyzwodziciele, a równocześnie, co dało się szybko poznać, jako okupanci. I dlatego wielu żołnierzy Armii Krajowej nie złożyło broni, ale postanowili z bronią w ręku bronić Polskę od sowietyzacji. Byli straszliwie prześladowani z tego powodu. Ginęli w nierównej walce, ścigani przez sowieckiego okupanta, siepaczy z MO i UB i innych komunistycznych formacji. Ginęli na polu walki i w katowniach bezpieki. Dla idei wolnej, niepodległej Polski gotowi byli poświęcić to, co mieli najcenniejszego, czyli swoje
życie najczęściej młode. Ci, którzy przeżyli zawargę o wolną Polskę, skazani byli na ciężkie więzienia. Cierpiały ich rodziny. Szła za nimi czarna propaganda z ochycania ich walki i poświęcenia. Na mocy wyroków sądowych w Polsce Ludowej do 1956 roku zostało zamordowanych około 5000 żołnierzy podziemia. Lecz wielokrotnie wyższa, trudna do oszacowania jest liczba zamordowanych bez wyroków sądów. Grzebano ich potajemnie w lasach, na polach i w innych miejscach. Ponad 100 tysięcy żołnierzy przeszło przez komunistyczne więzienia, około 100 tysięcy przez obozy pracy, a ilu zginęło na nieludzkiej ziemi, w łagrach? Ile wywieziono w nieznanym kierunku? Ślad po nich zaginął. Taki był bilans wolności i demokracji przyniesionej do Polski na ostrzach sowieckich bagnetów. Błogosławiony Jan Paweł II, nasz kochany rodak, powiedział tu w kraju: dane mi było doświadczyć osobiście ideologii zła. To jest coś, czego nie da się zatrzeć w pamięci. Wtedy, w pierwszych latach powojennych, komunizm jawił się bardzo mocny i groźny. O wiele bardziej niż w 1920 roku. Po zwycięstwie w II wojnie światowej nad faszyzmem, komuniści z całym impetem szli znowu na podbój świata, a w każdym razie Europy. Bracia i siostry, pozwólcie, że dzisiaj nie bez wzruszenia powiem wam o jednej z najmłodszych żołnierzy wyklętych. Bohaterka, która włączyła się do walki z imperium zła. Jest nią Danuta Siedzikówna, pseudo Inka, urodzona 3 września 1928 roku w powiecie Bielsk-Podlaski. Podczas okupacji przez pewien czas była uczennicą szkoły powszechnej prowadzonej przez siostry salezjanki w Różanym Skoku. W 1943 roku, rok później niż ja, wstąpiła do Armii Krajowej. Odbyła szkolenie medyczne i była sanitariuszką 4. szwadronu odtworzonej w Białymstoku 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. W 1946 służyła w 1. szwadronie brygady działającym na terenie Pomorza. Po przejściu frontu 1944 roku podjęła pracę kancelistki w nadleśnictwie Hajnówka. W czerwcu 1945 roku była już raz aresztowana przez NKWD UB za współpracę
patron, patrol Wileńskiej Armii Krajowej. Następnie jako sanitariuszka podjęła służbę w oddziale partyzanckim. Już tej armii, która potem została nazwana żołnierzami wyklętymi. Na przełomie 45-46 w tych latach została zatrudniona w nadleśnictwie w powiecie ostródzkim. Wczesną wiosną 46 roku nawiązała kontakt z dowódcą jednego ze szwadronów Łopusz, słynnego dowódcy. Wysłana przez niego po zaopatrzenie do Gdańska 20 lipca w jednym z lokali kontaktowych 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, których adres zdradziła ujęta łączniczka, Inka została aresztowana. Osadzono ją w więzieniu w Gdańsku jako więźnia specjalnego. W śledztwie ta 17-letnia dziewczyna była bita, poniżana. Mimo to odmówiła składania zeznań, które by obciążyły członków jej oddziału Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. Sąd Komunistyczny Polski Ludowej 3 sierpnia 1946 roku skazał ją na śmierć. Została rozstrzelona metodą stalinowską, katyńską, w tył głowy. 28 sierpnia w więzieniu w Gdańsku. Za 5 dni miała mieć 18 lat. Według relacji kapłana, który był przy jej śmierci, księdza Mariana Prusaka, ostatnimi słowami, które wyrzekła, wypowiedziała, wykrzyczała, były: niech żyje Polska. Miejsce jej pochówku do dziś nieznane. Oskarżenia Inki były bardzo absurdalne. Żeby mógł być wyrok śmierci, to fingowano takie zarzuty, że ona, sanitariuszka, strzelała do UB, wydawała wyrok, a tymczasem nawet jeden